Elo, elo widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku kolejny raz zrobimy sobie challenge, a mianowicie tylko jetpack jednostki. A w nasz skład wchodzą jetpack Mace Cameraman, jetpack Cameraman oraz jetpack Speakerman. No i zagramy sobie na mapie eventowej, zobaczymy czy uda nam się wygrać giereczkę. Także ty drogi widzu, bez przedłużania, strzel koniecznie tutaj łapki w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. I jeszcze tylko na start podziękuję Olkowi, bo to Olek właśnie mi tu 6 dni spamił, żeby zrobić coś takiego, więc Olek, giga pozdrówki dla ciebie, specjalnie dla ciebie robię ten odcinek. Ta mapa eventowa jest dosyć ciężka, jestem ciekawy jak te 3 jednostki sobie poradzą na niej, także wchodzimy i nie gadamy. Jednak mała zmiana taktyki, idziemy na Palm Paradise'a, bo na Clock mapie nie da się tego wygrać. Normalnie dochodzę do 30 wave'a, max 33 i cały czas odpadam, więc zmieniam mapę na Palm Paradise'a, bo uważam, że na Clocku się tego nie da zrobić. No zobaczymy, czy na Palm Paradise da się to zrobić. A i takim moim lekkim cheatem jest Green Laser, ponieważ przed chwilą grałem właśnie tego Clocka, co wam mówiłem. Ja wam może pokażę wstawkę, jak się skończyła moja gierka. No to same jetpacki ciężko, żeby samymi jetpackami tutaj ugrać, z racji tego, że no cooldown 3 sekundy, 5 sekund i 2 sekundy to jest za dużo, bo za dużo kiblaży też się respi na start. Dlatego tutaj wziąłem jako mojego takiego lekkiego cheata Green Lasera. Myślę, że nie zadaje jakiegoś ultra mocnego damage'a, no ale slowuje, to jest to bardzo pomocne. Dobra, i na start już stawiamy jetpacka z racji tego, żeby ten kiblacz nie przedostał oraz ten, więc stawiamy sobie pierwszego jetpack Speakermana. Myślę, że skipujemy, ale nie będę grał o to skipa, to też od razu powiem, ponieważ no wiem, że jest dosyć ciężko, te jednostki nie są jakieś mocarne, które ja posiadam. No wiecie, no autoskipie, no myślę, że przegrałbym dosyć szybko, więc bez autoskipa, czasami będę skipował, czasami nie po prostu. Póki co na razie pierwszy jetpack postawiony, ale jeszcze nie jest ulepszony na max. Chociaż myślę, że możemy raz skipnąć i ulepszyć sobie na maxa, bo 1500 damage teraz będzie zadawał. 1500 to jest dosyć dużo już na 8 wave. Dobra, wave 10, czy damy radę na boss toileta? Daliśmy radę, więc ulepszamy sobie jetpacka. Jeszcze raz bije już 2500 damage'a i wiecie co sobie postawię? Od razu jednego Mace i jednego jetpack Speakermana. O, cała trójka braci na razie w komplecie. Może nie do końca ulepszonych, ale są, prawda? I myślę, że sobie tego Mace'a możemy ulepszyć, żeby zadawał ten główny damage. Faktycznie cooldown ma powalony, no bo 5 sekund to jest mega duży. Ale już będzie bił 6000 damage'a właśnie w tym momencie na 4 sekundy, elegancko. Jak będą te silniejsze tutaj kiblasze, to akurat będzie mógł je obić. Takie jak właśnie minigun toilet. O, pyk, dostał hita. Dobra, na razie gra idzie, powiem wam tak, stabilnie, jest dobrze, bez autoskipa jest dobrze, gorzej jakby tutaj autoskip, chociaż mógłbym zaryzykować niby, tylko od razu musiałbym tego jetpacka za 1200 ulepszyć, no i tu pasowałoby tego jetpack Speakermana również na level ostateczny ulepszyć zaraz. Ojojoj, mamy małe zagrożenie, a mianowicie tam jakiś ziomeczek idzie z tyłu, ojojoj, proszę tak nie robić. No jest wave numer 18, chcę sobie ulepszyć naszą Santę jeszcze jedną tutaj, tylko czy dam radę? Dam radę, okej. I z tyłu idzie ten ziomeczek, został trochę obity. No aktualnie jest nuda, to wam giereczki też nie pokazuję, bo jest nuda. Czekam, aż ulepszę sobie wszystkie Santy i wtedy będę mógł normalnie autoskipie grać i ulepszać ciągle, ale okej. Zobaczmy, czy oni się skupią w ogóle na nim, proszę skupcie się na nim, okej, pokonaliśmy. Wave numer 18 zaliczony elegancko. Nie wiem, czemu się z takich rzeczy tutaj cieszę. Dobra, myślę, że do 23 wave'a ulepszymy wszystkie Santy już na maxa. No i tak jak mówiłem, mamy wave numer 23 i wszystkie Santy ulepszone na maxa, więc jetpacka sobie jednego ulepszyliśmy na maxa i teraz drugiego ulepszamy elegancko. No i będziemy zajmowali się teraz dostawianiem, albo na początku czym jetpack Mace'em, zastanawiam się jak to zrobić, na pewno autoskipa już możemy odpalić bez problemu. No mamy tu balaklawę 300 koła, no te jednostki nie są już takie słabe, powiem wam, więc skipnijmy sobie, ulepszmy jetpacka raz, Mace'a oczywiście, 24000 damage na 3 sekundy, ładnie, ładnie, ale patrzcie, te jednostki idą dalej jak na autoskipie gram, no. Będę musiał tego Mace'a zaraz ulepszyć bardziej, wiecie, bo za słabo jeszcze jest ulepszony. Na autoskipa dalej nam troszeczkę brakuje, aczkolwiek grajmy go, bo i tak tutaj jednostki, nawet jak przejdą gdzieś dalej, to tutaj z tej strony ich zniszczymy. Więc dobra, Mace ulepszony jeden na maxa, myślę, że trzeba już powoli dostawiać, wiecie, bo tu już jednostek brakuje, my ulepszamy jednego. Będziemy mieć dwóch jetpack kameramenów, dajcie mi tylko 2000 dolarów jeszcze. Dobra, ulepszony drugi, jeszcze jednego sobie postawmy, żeby trzech było braci.
No i znowu brakuje kasiury, no i to jest ten zawsze problem, zawsze kasiury tu brakuje. No i dobra, jak nam to teraz idzie? No jak mamy więcej braci postawionych, to jest lepiej, no zdecydowanie łatwiej nam to idzie, jak widzicie. No i teraz tak naprawdę cała gra się zaczyna. I dłuższe było tylko to ulepszanie sand, bo to tak jest monotonne i nudne, że tego się nie chce robić. Okej, okay, mamy tych trzech postawionych, to teraz sobie tego dołóżmy, ziomeczka, ulepszmy go od razu. No praktycznie maksa, mało nam brakuje, ale zaraz dozbieramy te 500 dolców, uwaga, 100 dolców już. Czy dostanę tyle? Halo, proszę mi dać tyle kasy. Czemu nie chcą mi dać? No patrzcie, niszczę taki blasz, a nie dostaję kasy. Dobra, dostaliśmy. I jeszcze jednego bracika sobie dostawimy. Numer 3, pyk, ulepszamy na maksa. Dobra, teraz mace'ów. Mace kamery będą droższe, więc sobie tutaj troszeczkę poczekamy. Postawię nawet jednego i drugiego od razu. Jednego tutaj, no drugiego tutaj chcę zmieścić. Dobra, zmieścił się elegancko. No i teraz ich będę chciał ulepszyć. Myk ulepszamy raz, myk ulepszamy drugi. Czy trzeci mi starczy? Nie starczy, ale już idą kiblaże, te, które wcześniej przeszły. Czy damy im radę, czy jednak przegramy? No śmiesznie byłoby przegrać akurat w tym momencie, gdzie już jest 30 wave. Ale znam się na tym, przed chwilą grałem tamtą mapę, co wam mówiłem, i przegrywałem na 30. Nie no, ale myślę, że tutaj już idzie zdecydowanie prościej, ja już to widzę. Wtedy to ja się w ogóle bałem odpalić autoskipa, a teraz na luzie sobie odpalam. Więc tu idzie zdecydowanie lepiej niż w tamtej giereczce na pewno. Dobra, tego sobie też od razu ulepszmy. No i idzie jeszcze trzech kiblarzy z tyłu, dwa flying rokety, jeden mutant toilet. Ale dobre, no chyba jest chillerka już, chyba ogarnęliśmy sytuację i nie masz takiego zagrożenia, więc tutaj ulepszamy. Usunąłbym tego green lasera, ale boję się, że skończy się to tak jak zawsze, że wiecie, usuwam jedną jednostkę taka, która na przykład slowuje, a potem przegrywam, więc zostawię go sobie na razie. Nie chcę, że meczek stoi, nic mi tu nie przeszkadza. Ja do pełni perfekcji potrzebuję jeszcze trzech jednostek, więc jednego to sobie postawimy na początku właśnie legendy, czyli jetpack, speakerman, drugi to jest jetpack cameraman i ostatni to będzie mace, aczkolwiek kasy nam trochę brakuje, więc tego mace to sobie za chwilkę postawimy, wiecie, za chwileczkę sobie go postawimy, no ale muszę trochę kasiorę uzbierać. Dobra, jak to wygląda? No sami widzicie, te jednostki są piękne, jak one doskakują z tych jetpacków na kiblarze, no nie. Yo, ile osób dostało stuna? Nie, 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 w tym momencie proszę nie dostawać stunów i to jeszcze na tyle czasu, ty, 10 sekund stuna chyba mają. Nie no, za dużo jednostek tutaj stuna dostaje, tutaj naprawdę, to akurat jest bolesne. No dobra, czy przez te stuny nie przegramy? No zobaczymy, 33 wave aktualnie idzie stabilnie, dajemy sobie radę. Te jednostki ładnie, tak jak mówiłem, doskakują i niszczą kiblarze. Miejmy nadzieję, że tak będzie do końca giereczki. Przy okazji już te santy chyba myślę, że mogę sprzedać. Na wszelki wypadek jeszcze jednego wave'a poczekajmy. Jeszcze jeden wave nas tutaj nie zbawi, a będziemy mieć więcej kasy w zanadrzu. Uwaga, dajcie mi 35 wave, halo, halo. I mamy, dobra, sprzedajemy santy. Myślę, że tym razem starczy. Więc sobie postawmy, tak jak mówiłem, 3 mace'a jednego, pyk ulepszony. Zaś musiałbym sprzedać greena, żeby mieć równe po 5 jednostek. Znaczy ja chcę tego greena na pewno sprzedawać, wiecie co? Na początku jetpack, tak jak wcześniej, pyk ulepszany. Drugiego dajmy sobie mace'a, tylko gdzieś tutaj na przykład sobie go dajmy. No i został nam tylko jeszcze jetpack speakerman. Siema green laser, mam nadzieję, że przez ciebie nie przegram giereczki. Myk, oficjalnie mamy po 5 braci, 5 jetpack mace cameramanów, 5 jetpack cameramanów i 5 jetpack speakermanów. Tak się prezentuje nasz skład okazałości całej. No wygląda ciekawie, ale już widzę, że są problemy na autoskipie, już widzę, to o tym co mówiłem. Wyłączmy na chwilę tego autoskipa, nie no muszę cheatować, no bo powiem wam tak, no w tych czasach bez żadnego green lasera albo astro, no jest ciężko, w ogóle ich złapać to jest ciężko, patrzcie, klikam, klikam i nie mogę natrafić, okej. Sprzedajmy i dajmy sobie green lasera na przykład, nie wiem, no nie tutaj, tutaj może nie, ale tutaj na przykład, tak jak wcześniej był. Niech tu jednak slowuje chłopak, niech tu jednak slowuje, bo jednak no bez jednego tutaj green lasera albo astro jakiegoś to nie da rady. No i teraz już myślę, że na spokojnie ogarnijmy sobie tą sytuację, bo trochę tych jednostek naraspiliśmy i znowu odpalimy autoskipa. 40 wave, mamy Berate, Rocket Launcher i Boost Toilet 4-0, 137 milionów HP, a tutaj 3 miliony. Czyli 137 tysięcy, a tu 3 miliony. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ja nie gaszę autoskipa, tak jak to mówiłem. Najwyżej będzie sytuacja zagrożona. Zobaczymy, 9 wave'ów do końca. Myślę, że w 10 minut to powinniśmy wygrać. No, obiliśmy go elegancko, elegancko. O, Evil Wave, yo, kiedy ja go ostatnio widziałem? Dawaj mi tu Walter White'a, idzie? Idzie Walter White. A Jesse Pinkman, gdzie jest Jesse Pinkman? Halo, halo, Jesse, idzie Jesse Pinkman, siemany bratku. No, Evil Wave'a to ja powiem, że dawno nie widziałem, więc jestem zadowolony, bo free 1000 coinów.
Przyda się na pewno, przyda się. W ogóle ile oni mają HP? Oni nie są jacyś chyba ciężcy, co nie? Nauczycielu, nauczycielu, ile ty masz HP? Bo nawet nie widzę. Ile ty masz tego HP? No chodź do przodu. O, idzie, idzie, idzie do przodu. No, 700 tysięcy, na luzie, na luzie. Scientist Toilet elegancko też będzie zniszczony. Raczej damy radę, raczej damy radę. Jestem ciekawy, jak to będzie pod koniec, typu 45, 49 wave. Żebyśmy wtedy nie przegrali. Dobra, jak będzie jakaś sytuacja kryzysowa, najwyżej jetpacków tych speakermenów się sprzeda, a postawi się Macy. No bo wiecie, no teraz aktualnie jest dobrze, ale właśnie w tym momencie za chwilkę może być już nieciekawie. Zobaczmy, na razie idą flying. Nie, 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 chłopaki, nie wklatujcie moje jednostki. No i o tym mówię. Po co oni tu są? Wlecieli mi w jednostki i prawie wszystkie śpią. No dobra, może nie wszystkie, ale z 6 jednostek tu uśpili. 43 wave, idą jakieś TV toalety. Tu jakiś military ziomek, giant blind. Loser, na razie jest chillerka, tak jak mówiłem. Czekam do 48-9, aż pojawi się jakieś potężne zagrożenie. Ta, ja mówię luzior, a musiałem wyłączyć autoskipa, bo możliwe, że tu się dzieje już teraz to zagrożenie. I wiecie, i w tym momencie właśnie sprzedajemy jetpacki 2, czy może jednego tego jetpacka, jednego tego. I zamiast nich dostawimy sobie tutaj Mace kameramany. No, Macy tutaj się mogą przydać, wiecie, bo te jednostki już w tym momencie przechodzą dalej. I to jest ten minus. Więc postawmy sobie jednego, myk drugiego sobie tu postawimy. Jedyny cooldown boli, bo 2 sekundy, on jest przemocarny. No za duży jest po prostu, no za duży, co ja mam tu dużo mówić. Dobra, no parę jednostek się przedostało, ale ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jednostki, tu jeszcze się parę przedostanie. No nie ma problemu z tym, nie ma problemu. Ale wiecie co, no tego autoskipa już niestety musimy zgasić. I zobaczymy, czy teraz damy radę i nie odpadniemy do tego 50 wave'a. No bo trochę jednostek się przedostało, ale no dobrze, idzie ich mało. Tak naprawdę ile się ich przedostało? Chyba 8? 8 jednostek, dobra, myślę, że chillerka. Myślę, że sobie nawet wiecie co, skipnijmy. Ale już teraz do 50 wave'a gram bez autoskipa. W ogóle też te challenge, jeżeli gra się starymi jednostkami typu Jetpack Cameraman i Jetpack Speakerman, są ciężkie teraz. Bo wiecie, no kiedyś bossy, na przykład takie, o może nie bossy, ale luźne jednostki miały maksymalnie, nie wiem, 200 tysięcy HP. Wtedy taki Jetpack Speakerman dawał sobie fajnie radę z nimi, a teraz... No Jetpack Speakerman bije 7000 damage'a na dosłownie ile? Na 0,5 sekundy czy na sekundę? Na sekundę bije. A taki Kiblasz na przykład ma 2 miliony, jeden, a resp się ich kilkanaście. Więc no mówię, no te stare jednostki na takie challenge są ciężkie. Maze jeszcze jest open, bo bije 20 tysięcy. No to 20 tysięcy damage'a to już jest ładny damage. No właśnie taki Jetpack Cameraman oraz Speakerman, którzy są starzy. Na nowych tutaj Kiblarzy ciężko, ciężko, ciężko powiem wam, ciężko. Ale przy okazji 48 wave. Wiecie co? Ja bym sobie tu coś zaryzykował. Skipnąłbym do 49, bo raczej tu podołamy i sobie tak zrobimy. 49 wave oficjalnie, zaraz będziemy mieli bossa i zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Czy przez tą jedną głupią decyzję, że skipnąłem, przegram. No zobaczmy, zobaczmy. Na razie mamy tu Ultra Laser Toiletę, którego niszczymy. Security będzie tutaj problemem. 1.6, to co wam mówiłem. 1.6 miliona, z tyłu Scientist 2.4 miliona. No już za ciężkie te bossy są. O, w ogóle tu idzie Dual Flying, który zasuwa gigantycznie. Z nim może być problem. Chociaż, dobra, nie ma chyba problemu. Chociaż, czekajcie, nie, dobra, pokonamy. Okej, ale czy te jednostki nie przedostaną się dalej typu jetpack i security? Naprawdę tak mało HP wam zostało? Nie no, jak tak mało wam zostanie, to ja sprzedaję jednego Mace'a i go przestawiam tutaj, wiecie? Bo nie ma co czekać na nich, aż dojdą do bazy. Zniszczmy sobie ich tutaj elegancko, dobra, jetpack dał radę. Czy ja chcę przestawiać tutaj coś? Czy ja chcę coś tutaj przestawiać? Czy dać im przejść dalej? Wiecie co, postawmy sobie jednego jetpacka tutaj, myślę... Nawet dwóch jetpacków sobie przestawmy, w sensie Mace'ów. Wszyscy się nazywają jetpack, ja cały czas mówię jetpack, prawda? Idzie Infected Toilet, który raczej przejdzie niestety. Flamethrower też przejdzie, czyli niestety będziemy musieli na nich poczekać. Chociaż zaraz, zaraz pisie boss, tak jak to mówiłem. No dobra, sprzedajmy te Mace'y, pyk, elegancko. Jeden sprzedany, drugi sprzedany. I tutaj sobie postawmy jednego, tak jak to było wcześniej, i drugiego gdzieś tutaj na przykład. No i co? Teraz tak naprawdę musimy czekać, aż te ziomeczki przedostaną się gdzieś tutaj bliżej i je zniszczymy. Dobra, niszczymy starego dziadka Meresa, a przy okazji respimy wave numer 50, czyli bossa. Zobaczymy, stary dziadek Meres poszedł do spania, został zniszczony. No i dobra, zobaczmy, zobaczmy, jak damy radę na wave numer ostatecznym, czyli 50. W ogóle to jest chyba najdłuższy nightmare nad Palm Paradise, jakiego grałem. 30 minut Palm Paradise'a grać? Czy to nie jest lekka przesada? No jest przesada, jest. No ale mówię, no na początku nie stawiałem za dużo Mace'ów, tylko jakieś słabsze jednostki. No i tak to się właśnie kończy, że 30 minut giereczka. Dobra, zobaczmy, czy damy radę. Flying Dual Bass of Toilet. Siemano, 1.1 miliona.
Teraz idzie tutaj Giant Smooth, czyli nasz bossik. No i patrzcie, jak ją one-shotujemy. No kurczaczki, to mi się podoba. Zostało 39% HP, elegancko. Tutaj Bastawa też niszczymy. Uwaga, czy damy radę my versus boss? 10% HP, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pokonany! Jeszcze tylko Massive Bust of Owen, ale to już jest formalność. Oficjalnie wygraliśmy giereczkę. Palm Paradise zaliczony. Wracamy do lobby. Podsumowując, fajny challenge'ik, ale wam powiem, że te stare jednostki już się totalnie nie zdają na właśnie challenge żadne. No bo wiecie, no te bossy są za silne, mówię to już 10 raz dzisiaj, ale żebyście zapamiętali. No dobra, póki co ogłośmy sobie jakiś konkurs, a mianowicie dwie osoby mają do wygrania Scientist Mecha. Jedyne co musicie zrobić, napisać ważniej w komentarzu. A teraz na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie mordeczku ci gratuluję, idziemy wysłać ci nagrodę mailboxem. Więc ostatnie był do wygrania Titan Clockman, więc sobie jego zaznaczmy, wysyłamy nagrodę, potwierdzamy i kolego powędrowała do ciebie. A póki co to na tyle, dzięki serdeczne za oglądanie, życzę wam wspaniałego dzionka albo wieczoru, zależy o której godzinie oglądacie. No i co, do następnych takich, siemanu!